Dzień dobry. Dziś gościem PTSR TV jest Rafał Janiszewski z Kancelarii Doradczej. Panie Rafale, spotykamy się na różnych konferencjach dotyczących stwardnienia rozsianego, a to w Krakowie, a to w Lublinie, a to w innych miastach. Zawsze tam z przyjemnością słucham, jak Pan porusza tematy bardzo ważne dla pacjentów, dla osób chorych także na stwardnienie rozsiane, bo mówi Pan o prawach pacjenta, mówi Pan o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, który, no, jak wszyscy wiemy, do końca taki idealny nie jest. Czy mógłby Pan troszeczkę w kilku słowach przybliżyć naszym widzom te problemy, czyli jakie prawa ma pacjent, jak funkcjonować w tym systemie i dlaczego ten system nie zawsze funkcjonuje dobrze? Prawa pacjenta my rozumiemy dość szeroko. Trzeba powiedzieć, że mamy jedne generalne prawa pacjenta, które dotyczą wszystkich lecznic. Nie bez względu na to, czy ktoś pracuje na umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy jest to prywatna lecznica. I to są różnego rodzaju nasze prawa związane z prawem do świadczeń, do leczenia, zachowania godności, prawa do dokumentacji medycznej, prawo do wyrażania zgody na to, co terapeuta chce z nami robić, prawo do dostępu do informacji. Mamy szereg takich praw, bym powiedział, uniwersalnych. Natomiast my bardzo często utożsamiamy prawa pacjenta z naszym prawem do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, czyli na NFZ. Czyli mówimy, no jak to, przecież pacjent ma swoje prawa, musi dostać, musi otrzymać. I podczas tych debat, tych spotkań poruszamy najczęściej tematy związane z uprawnieniami dostępności do finansowania, z uprawnieniami pacjentów do tego, aby byli leczeni w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu jest kilka bolączek. Pierwsza, największa bolączka oczywiście to są kolejki. To jest to, że lecznice mają zbyt małe kontrakty, zbyt małe zasoby, różne są powody, dla których nie uzyskujemy świadczenia w dniu, kiedy się zgłaszamy. I tu mamy swoje prawa. Naszym prawem jest to, że w dniu, kiedy się zgłaszamy, mamy uzyskać to świadczenie, a jeżeli go nie uzyskujemy w dniu, kiedy się zgłaszamy, no to powinniśmy być zapisani na listę oczekujących, dostać pisemne potwierdzenie, że na tą listę nas wpisano i powinno się nam wskazać termin, w którym to świadczenie uzyskamy. To nie dotyczy osób o szczególnych uprawnieniach i mamy grupę szczególnych uprawnień i te osoby uzyskują świadczenia w dniu, kiedy się zgłaszają. Drugi problem. Kto się zalicza do tej grupy uprzywilejowanych? To są inwalidzi wojenni, to są kombatanci, to są dzieci niepełnosprawne, to są honorowi dawcy krwi, honorowi dawcy szpiku. Jest kobiety cała grupa. W ciąży. Tak, kobiety w ciąży. Jest cała grupa takich uprzywilejowanych, którzy mają uzyskiwać to świadczenie w dniu, kiedy się zgłaszają. Drugi problem to jest problem finansowania. On w zasadzie nie powinien być problemem pacjentów. On powinien być problemem płatnika i świadczeniodawców. Natomiast z uwagi na to, że świadczeniodawca i płatnik nie są w stanie tego problemu skutecznie rozwiązać, no to pacjent zaczyna brać sprawy w swoje ręce. To zakłada organizację pacjencką, to bierze udział w debatach, to zabiera głos publicznie i mówi: tu naruszacie moje prawo, ja mam prawo. I często właśnie w debatach dotyczących SM-u mówimy o prawie do dostępu do programów lekowych. I to prawo do dostępu do programów lekowych, ono rozpoczyna się w momencie, kiedy minister zdrowia podejmuje decyzję i mówi: finansuje ten lek. Mówi na jakich warunkach, czyli jakie trzeba spełnić kryteria medyczne, żeby być leczonym tym lekiem. Albowiem minister podjął decyzję refundacyjną, w ramach tej decyzji powiedział: ten lek dla takiej grupy pacjentów będzie finansowany w takim i takim schemacie. Drugi krok to krok, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia, dostając taką decyzję ministra, gdzie ta decyzja oparta jest o rzetelną ocenę finansową, możliwości systemu, gdzie możemy powiedzieć, określona jest wręcz populacja i koszty, które zostaną poniesione przez płatnika. Płatnik, otrzymując tę decyzję ministra, rozpoczyna proces zawiązywania umów ze świadczeniodawcami, czyli stoi w obowiązku zapewnienia dostępności do tego leku, co do którego minister podjął decyzję. No i tu zaczyna się kłopot. Tu zaczyna się ten kłopot, że płatnik zawiązuje umowy poniżej tej wartości, którą określił minister zdrowia. Płatnik, czyli NFZ. Czyli NFZ. Jeżeli poniżej, no to w momencie, kiedy świadczeniodawca dostaje umowę zamiast na 100 tysięcy złotych, na 80 zł, to nie jest w stanie teoretycznie leczyć żadnego pacjenta. Ale świadczeniodawca zdaje sobie sprawę z tego, że prawo skonstruowane jest tak, że pacjent ma prawo do bezpłatnego uzyskania tego leku i tego leczenia u tego świadczeniodawcy, który zawiązał umowę, bez względu na wartość tej umowy.
Więc pacjent przychodzi i mówi, lecz mnie. No dobrze, szpital mówi, no cóż, no muszę cię leczyć. No dobra, będę cię leczył. Fundusz mówi, jak przekroczysz budżet umowy, to ja ci zapłacę. Szpital mówi, kiedy mi zapłacisz? Jak będę miał. No dobrze, to ja muszę leczyć, a ty musisz mi zapłacić. Tylko ja leczyć muszę dzisiaj, bo jak nie będę leczył dzisiaj, to naruszę prawa pacjenta, to spowoduje pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta, zadziałam na jego szkodę, więc będę leczył, będę się zadłużał. Czy jeszcze jakbyśmy to jeszcze raz prześledzili ten proces. Minister podejmuje decyzję, przeznacza jakąś określoną kwotę na dany program, ale tak. Tej kwoty fizycznie nie ma. Tylko mówi, że ją ma i że da NFZ-owi na przykład, tak? Czy daje NFZ-owi tę kwotę? Nie, to są pieniądze, które NFZ ma w dyspozycji. Minister nie posiada żadnych pieniędzy na to. Minister jest dysponentem niejako swoją decyzją tych pieniędzy. Więc dlaczego NFZ nie przeznacza całej tej kwoty na program, na który jest decyzja? No i tu jest kwestia planowania NFZ-u. NFZ powinien planować tak, jak powstają decyzje refundacyjne. Zwłaszcza, że NFZ bierze udział w procesie decyzji ministra. Minister nie robi tego sam. On w zespołach, w komisjach ma członków Narodowego Funduszu Zdrowia, więc oni wiedzą, że ta decyzja refundacyjna przyjdzie. Wiedzą nawet mniej więcej, kiedy ona przyjdzie. No, tylko że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje budżet i w tym budżecie ma szereg tytułów. Lecznictwo szpitalne, poradnie, rehabilitacje, no mnóstwo różnych zakresów, w których planuje. I o ile finansowanie na przykład leczenia szpitalnego determinuje stabilność funkcjonowania placówki, z tego placówki utrzymują wszystkie swoje zasoby. O tyle fundusz wychodzi z założenia, że program lekowy to nie taki, zapłaci się im później. Zapłaci się im później. Tyle tylko, że w mojej ocenie jest to naruszenie prawa pacjenta. Prawa, które wynika z ustawy o refundacji, wynika z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że minister podejmuje decyzję, refunduje coś w aptece otwartej. Przychodzimy z receptą do apteki, mówimy, dzień dobry, ja tu mam taką receptę, a pani aptekarka mówi, no przykro mi bardzo, skończył mi się limit, NFZ za to już więcej nie płaci, nie płacą nadwykonań, nie zrealizuje panu tej recepty. Mając jednocześnie ten lek na magazynie. Mając ten lek w magazynie, tak? Więc to jest dokładnie analogiczna sytuacja w programach lekowych. To również refundacja, tylko w inny sposób realizowana. Realizowana rękami świadczeniodawcy, bo lek ma taką specyfikę, że należy go podawać pod nadzorem, że należy go podawać w odpowiednich okolicznościach. Zatem to jest naruszenie, które wynika z nieprawidłowego sposobu planowania budżetu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeszcze jest jedna rzecz. Ustawa mówi, że na tą refundację, tą apteczną i tą w programach i chemioterapii przeznacza się do 17% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Do, to znaczy, że fundusz może sobie zaplanować 10. Albo 1. Albo 1. Może, teoretycznie może. Zmiana ustawy, tak jak to zapisał obecny minister w dokumencie polityki lekowej, polegałaby na tym, że byłoby to na sztywno 16,5%. Jeśli na sztywno, to nagle okazuje się, że uzyskujemy około 2 miliardów w stosunku do tego, co dzisiaj fundusz wydaje. Bo fundusz dzisiaj, ten całkowity budżet refundacji, jest niższy o około 2 miliardy od maksymalnego pułapu 17%. 2 miliardy to z całą pewnością by się świadczeniodawcy już zagospodarowali i mielibyśmy dostępność do leczenia w zakresie decyzji refundacyjnej. Trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli minister zdrowia mówi, refunduje 10 tysięcy pacjentów, kwota, którą przewiduje, to 1 mld zł, na przykład. Co będzie, jak kwota się przekroczy? To będzie więcej pacjentów. Nie ma obaw z punktu widzenia budżetu funduszu. Dlatego, że firma farmaceutyczna, która wnioskuje o refundację, zobowiązuje się w tak zwanych instrumentach podziału ryzyka, że nadwyżkę pokryje. Zatem wszyscy pacjenci byliby leczeni, gdybyśmy odpowiednio planowali budżet. A fundusz budżet planuje tak. W danym roku refundacja wyniosła kwotę X. Logika jest taka, aby w roku następnym zaplanować co najmniej X, albo X jakiś współczynnik wzrostu. A fundusz planuje poniżej X. No, jeśli planuje, na, tak? Na jakiej podstawie? Bo nie rozumiem, no logiczne jest, skoro na przykład w stwardnieniu rozsianym z roku na rok coraz więcej osób jest diagnozowanych. To jest stwierdzone. No więc należałoby tak planować ten budżet, mając wiedzę, że będzie więcej pacjentów, żeby więcej środków przeznaczyć. Jest to oczywiste, wydaje się. Tak, ja rozumiem, że płatnik ma swoje priorytety. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć tak, jeżeli podjęto decyzję i skonstruowano tak,
prawo, że pacjent ma prawo do leczenia w ramach programu lekowego ustanowionego przez ministra zdrowia u świadczeniodawcy, który zawiązał umowę z płatnikiem, to to prawo ma bezwzględne. I to powinno stać na pierwszym miejscu przy planowaniu budżetu przez fundusz. A fundusz planuje budżet celowo poniżej, ponieważ jest jeszcze taki przepis, który mówi, że fundusz może zawiązywać umowy do wysokości budżetu, planu. No więc lepiej zaplanować niżej, zrobić niższe umowy. Świadczeniodawcy będą się troszkę ograniczać. Jak się nie dadzą ograniczyć, to zapłacimy im nadwykonanie, jak będziemy mieli. Może z następnego budżetu. I to jest bardzo nieracjonalne, to jest błąd. No to jest wszystko kosztem pacjenta tak naprawdę. Z całą pewnością tak. I tu dlatego właśnie to, o czym powiedziałem na wstępie, że pacjenci biorą sprawę w swoje ręce. Pacjenci, jeśli rozumieją i znają to prawo i wiedzą, że ta decyzja ministra jest decyzją dla nich, realizatorem tej decyzji jest płatnik. To Bogu ducha winna jest placówka lecznicza. To w zasadzie pacjent jest jej sojusznikiem i wychodzi dzisiaj przed tą placówkę i mówi: hola, hola, ja mam swoje prawa. Respektujcie moje prawa, przecież minister podjął decyzję. No co, głupią decyzję podjął? Co, nie zdawał sobie sprawy z tego? Zdawał sobie sprawę. A czyli, jak rozumiem, pacjent, który został zakwalifikowany do programu, ma być leczony, no i dowiaduje się w szpitalu swoim na przykład, że czas oczekiwania to jest 180 dni, bo i tak może być, prawda? Czy może iść i powiedzieć: hola, hola, ja zostałem zakwalifikowany, przepraszam, ja nie mogę czekać, ja mam natychmiast dostać leczenie, bo jestem zakwalifikowany. Powiem tak, oczywiście i uważam, że jeśli pacjent został zakwalifikowany do programu i ustawiony w kolejce, to on może być ustawiony w kolejce tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że świadczeniodawca nie ma zasobów, miejsca, takiego fizycznie miejsca do zrealizowania tego świadczenia, bo ma dużo pacjentów, bo nie ma łóżek, bo nie ma dostatecznej ilości personelu, żeby wziąć więcej pacjentów. Natomiast jeśli te zasoby ma, to jest w obowiązku podać. Oczywiście w tej trudności, że jeśli włączy pacjenta, to się będzie zadłużał. Tak? I tu świadczeniodawcy zwracają się do pacjentów, ale to jest bezwzględne prawo pacjenta. Jest jeszcze jedna rzecz dość niebezpieczna. Jeśli ustawimy pacjenta na zbyt długi czas w kolejce, to pamiętajmy, że może to spowodować pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta, pogłębienie jego choroby, a to byłoby już zgodnie z ustawą o prawach pacjenta zdarzeniem medycznym niepożądanym. Mhm. Czyli odpowiedzialność wtedy spada na kogo? Na świadczeniodawcę. Czyli na szpital? Tak. Mhm. Bo w zasadzie rzecznika praw pacjenta średnio będzie interesować, że fundusz świadczeniodawcy nie wywiązuje się z obowiązku ustawowego. Rzecznik praw pacjenta powie: miałeś obowiązek leczyć. To pacjentowi przysługiwało, pogorszył się przez to jego stan zdrowia. Mhm. No oczywiście trzeba udowodnić to, że się pogorszył, tak? Czyli wszystkie te dokumenty złożyć. Tak, oczywiście. Nie mówimy w tym momencie o samej procedurze, ale samym fakcie. I tu dochodzi do dość istotnego naruszenia tych dwóch rodzajów praw, o których powiedziałem na początku. Pierwsze to naruszenie prawa pacjenta w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta. Jego dostępności do leczenia w optymalnym dla niego czasie. Z drugiej strony następuje naruszenie prawa pacjenta do świadczeń finansowanych z środków publicznych w zakresie programów lekowych, bo tu pacjent ma zagwarantowane nie do wysokości posiadanych środków, tylko ma zagwarantowaną refundację w zakresie decyzji podjętych przez ministra u świadczeniodawcy, z którym podpisał umowę płatnika.